Cześć, z tej strony Grzesiek z blog crossfit.pl. Przede mną przesyłka z StoneFit. Postanowiłem nagrać to wideo, ponieważ paczka jest dość obfita. Pierwszy taki produkt w Polsce i myślę, że wiele z Was będzie zainteresowany, co jest w środku. Więc tak, pudełko otworzyłem wcześniej, co znajduje się w środku w Travel CrossFit. Pierwsze pudełko. Druga sprawa, torba na biodro, guma oraz skakanka. To jest zestaw CrossKit Pro Plus, czyli najwyższy. Mamy w niej najwięcej akcesorii. Zaraz otworzymy pudełko, w którym jest większość rzeczy. Jedną ręką muszę trzymać kamerę, także jest dość niewygodnie. Ok, więc tak, w środku mamy kulka razem z taśmami, piłka lacrosse na mobility, guma zabezpieczająca do gumy do mobility, jeśli chcemy ją założyć na drzewo albo jakąś powierzchnię, która może ją zniszczyć. Ok, wszystko, pudełko odkładam na bok. Co jeszcze tutaj mamy? Kartę z podziękowaniami zakupu, naklejki, to odkładam na bok, mniej ważne sprawy. Tak jak powiedziałem przed chwilą, są kółka gimnastyczne. Piłka, nie uciekaj. Skakanka. W najwyższym modelu jest najwyższy model skakanki, czyli speed rope. Do skakanki dołączony jest worek, bardzo przydatny, szczególnie jeśli zabieram skakankę za każdym razem na trening. No i torba na biodro, czyli coś, co najbardziej się przydaje w zestawie, ponieważ nie tylko można schować tutaj wszystkie akcesoria dołączone do zestawu, ale można z niej korzystać, na przykład przy wyjazdach, przy bieganiu. Zakładałem już ją wcześniej na biodro, wydaje się naprawdę bardzo stabilna. Tak, to jest Leon. Leona musimy stąd usunąć, sorry. Sio. Oprócz tego, że możemy schować do torby, możemy również umieścić w torbie bidon i w tej kieszeni mamy na to miejsce, otwieramy kieszeń, jest siateczka, do której możemy spokojnie włożyć cały bidon. Jeszcze w niej nie biegałem, nie wiem jak się w niej biega, ale tak jak powiedziałem, wydaje się dość stabilna. Teraz spróbujemy zmieścić wszystkie rzeczy, które są w zestawie do tej torby. Zaczynamy od, no, w tle się gonią dwa koty, tak, pies śpi spokojnie na łóżku, koty postanowiły. Trzeba się pogonić. Właśnie denerwują szamana, który śpi na łóżku. Ok, uwaga, otwieram gumę. Jest guma. Tak jak powiedziałem, obsługuję wszystko jedną ręką. Wow, sorry. Pasek zabezpieczający. Kolejny, piłka. No i co? I teraz próbujemy to umieścić w środku. Piłka do lacrosu. Wsadzamy do siateczki. Paski, które można tutaj zablokować. Ok, wsadzam guma. Staram się odłożyć na bok kamerę, tak żebyście wszystko widzieli. A ja, żebym mógł obsługiwać dwoma rękami. Jeszcze chwilę. Ok, dobra. Ja zaraz wszystko posadzę do środka.
sklepie, gdzie można kupić ten zestaw, są, jest pokazane, w jaki sposób powinno się to umieścić. Postaram się zrobić to samemu. I to jest kafanka. Kafanka jeszcze nie jest skrócona. Paski można umieścić jeszcze w jednej kieszeni, także jest tych kieszeni dość sporo. Są paski umieszczone. I co zostało? Zostały taśmy do kółek, które miejsce zajmują. Zaraz zobaczymy, czy to się wszystko zmieści tutaj. Ok, zobaczymy, czy tutaj wjedą te taśmy. No, taśmy chyba zajmują najwięcej miejsca, ale kółka mogą być wykorzystywane nie tylko przez osoby zaawansowane. Nie, na kółkach nie trzeba tylko i wyłącznie wykonywać muscle-upy, ale na przykład podciągnięcie na kółkach dla osób początkujących. No i ogólnie możemy z nich korzystać tak jak z TRX-a, tak? Ok, tu się to nie mieści. W tych bocznych, mniejszych kieszeniach. Więc spróbujemy to włożyć do kieszeni głównej. Udało się, wszystko się zmieściło. Jeszcze zostało miejsca w tych mniejszych kieszeniach bocznych. Wszystko jest w środku. No i teraz kółka. Mamy tutaj specjalne dwa dwie takie gumki na te kółka. No i zaraz spróbujemy je tutaj umieścić. Ok, metkę myślę, że można oderwać. No i zakładam gumkę. Gumka mi kółka. No dość mocno trzeba ją naciągnąć. Więc tak, no, w praktyce ma to wyglądać w ten sposób. W teorii tak naprawdę. Bo w praktyce na razie mam tylko i wyłącznie jedno kółko. Wygląda tak. A okej, dobra. Nie zauważyłem dwóch specjalnych. No tak. Dwa specjalne, no a tu są zaciski. Czyli robiłem coś źle. Te widzicie, tutaj są takie dwa wymiary na to, przykładam z tej strony od środka i z drugiej strony zakładam, jest, wszystko jest, ok, na początku zrobiłem coś, że został mi tylko worek na skakankę, też mogę go wsadzić tutaj. No jest, mamy cały zestaw. Cały zestaw zmieścił się do torby. Możemy go zabrać gdzie chcemy tak naprawdę, w teren. Możemy pobiegać, możemy jechać z tym w góry. Myślę, że fajna sprawa. Więcej na blogu, więcej o tym napiszę. No i co? No i to byłoby na tyle. Dzięki.